Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie, czy oglądanie scen łóżkowych jest grzechem? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest złożone, jest ogólnie o granicę w kulturze. Proszę księdza, czy oglądanie scen łóżkowych jest grzechem? Czy aktorzy, którzy grają w takich scenach seksu, mają grzech? Albo w ogóle pokazują się nago w filmie. Co ksiądz o tym sądzi? Więc granica tego typu rzeczy jest w naszym sercu. To nie jest tak, że nie mówimy tutaj o pornografii, czy to jest zupełnie inna działka. Rozumiem, że tu pytanie dotyczy sprawy, że oglądasz jakiś film i tam się nagle pojawia scena łóżkowa albo jakaś romantyczna taka. No i teraz w zależności od ciebie, jakie masz usposobienie, jak na to patrzysz, albo trzeba się odwrócić, albo to nie przeszkadza. Nie ma reguły. Musisz zobaczyć, co to w tobie sprawia. Jeżeli przychodzisz wobec takich rzeczy na zasadzie, było, idziemy dalej, to nie jest problem. Ale jeżeli widzisz, że to cię pobudza cię w taki sposób, że zaczynasz zaraz sięgać po coś innego, albo inaczej patrzeć na kobiety, albo na mężczyzn, albo masz takie pragnienia w kierunku zupełnie pozbawienia podmiotowości człowieka, to nie jest dla ciebie. To dla ciebie to będzie grzech. Także to nie jest tutaj tak jasne, że oglądanie czegoś takiego zawsze będzie grzechem, albo nie zawsze będzie grzechem. To zależy od ciebie, co to w tobie powoduje. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, którzy w takich rzeczach grają, albo że się pokazują nago w filmie, jak pytasz, tu jest sprawa trochę bardziej skomplikowana. Nie da się być aktorem, żeby nie przejść takiej drogi, że podczas różnych ćwiczeń w ramach studiów, że nie będzie też takiego prowadzenia, że ktoś jest w stanie zagrać w takiej scenie, że to nie jest współżycie, ale że to imituje, albo jest jakaś, no coś, co po prostu szokuje. I no po prostu tak dzisiaj to wygląda, tak dzisiaj się uczy, łamie się w dużym stopniu moralność. Miałem wiele rozmów z osobami, które studiują na filmówce i jak muszą pisać jakieś scenariusze, na przykład, że tam musi być ujęte, że ksiądz jest pedofilem i musi taki scenariusz napisać, żeby złamać coś w myśleniu i pokazać, albo o homoseksualizmie i tak dalej, gdzie normalnie może być jakieś obrzydzenie w kimś, a on ma się w to wgłębić, wczuć, napisać to w dobry sposób, albo też zagrać coś takiego. I od aktora się wymaga, że będzie umiał się w każdej scenie odnaleźć, żeby ją zagrać jak najlepiej i po to studiuje. Więc jest to jakieś łamanie człowieka, a z drugiej strony pozostaje kręgosłup, w którym jeżeli ktoś nie będzie go miał skrzywionego czy złamanego, to ten kręgosłup moralny mówi, że ja tego nie biorę, takiej sztuki, albo tę biorę. Natomiast no, artyści są często bez wyjścia. Jeżeli chcą w jakiś sposób awansować, to muszą brać wszystko, bo inaczej po prostu będą... Nie będzie kariery, tak? Po prostu będą być aktorami, ale to nie będzie aktorstwo ich marzeń. Więc są to jakieś trudności, jak mamy też aktorów, którzy później zagrają Ojca Świętego, zagrają coś w sposób piękny, jak widzimy, czy Pana Jezusa. No, musieli też przejść całą drogę aktorską, różnych ćwiczeń, różnych rzeczy, nie tyle nawet wątpliwych, co ktoś z boku by powiedział, że to jest obleśne, seksistowskie jakieś. Natomiast gdy to jest jakaś taka układanka, że wszyscy wiedzą, że to jest tylko do zagrania, trochę to może inaczej wygląda. Nie byłem nigdy na planie, więc nie trudno mi to powiedzieć tak wprost, jakie to ma też konsekwencje w aktorach, jeżeli coś takiego grają. Natomiast no, jest to trudna sprawa, więc nie chciałbym powiedzieć wprost, tak, aktor ma grzech, gdy zagra w czymś takim. To nie jest takie jasne. Natomiast czymś innym jest aktor, który jest sam
nastawiony, że ja tylko takie rzeczy chcę promować, zależy mi na tym, żeby tego było dużo i moją intencją jest też pokazywać, bałamucić widza, żeby też go przekonywać, łamać jego sumienie. To jest zupełnie inna sytuacja. Także taka byłaby moja odpowiedź na to pytanie. Widzicie, że ona nie jest czarno-biała. Dużo zależy od sytuacji, od naszej struktury, od naszej wrażliwości, od tego, w jakim jesteśmy wieku, po jakich doświadczeniach. To wszystko ma wpływ na to, żeby móc powiedzieć, czy to jest grzechem, czy nie w danej sytuacji. Piszcie swoje odpowiedzi, co wy na ten temat myślicie. Jestem ciekawy waszych opinii, także komentarze są do waszej dyspozycji. Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, naciśnijcie dzwoneczek obok subskrypcji, żeby mieć informacje o kolejnych rzeczach. Jest miesiąc maj, zachęcam, żebyśmy Matkę Czystości, Matkę Czystego Życia poprosili o czystość naszego spojrzenia, naszego ciała, naszych relacji. Możemy się pomodlić litanią loretańską, którą tutaj macie, nabożeństwo majowe. I też zachęcam, posłuchajcie sobie Mocnych w Duchu, teledysku Mocnym w Duchu z Panem Bogiem.